dzisiaj pojawiłyście. Na początek parę słów może podziękowania. Elżbieta Sokołowska, organizatorka, inicjatorka debaty. Na pewno należą się jej bardzo duże podziękowania. Na pewno też bardzo dziękujemy Karczmie Góralskiej za przyjęcie nas i za tą przestrzeń i techniczne wsparcie. Tutaj na tej sali zgromadziły się osoby, które od kilku lat zajmują się problemem przemysłowej produkcji drobiu i tego, że na naszym terenie duży inwestor próbuje te hodowle rozwijać. Też mamy doświadczenia, jakby każdy z tych komitetów już ma doświadczenia z biurem rzecznika, bo wszyscy do was pisaliśmy tak naprawdę. Są tu też osoby, które były stroną w postępowaniu, na przykład stowarzyszenie, które reprezentuje Daniel i Monika, która jako wójt też prowadziła postępowania związane z przemysłową produkcją drobiu i z jakby, no, próbą zrobienia takiej dużej inwestycji w swojej gminie. Dzisiaj mieliśmy możliwość porozmawiania z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich, a sprawa dotyczy budowy, planowanych budów wielu przemysłowych farm drobiu w powiecie bialskim i tego, jak my, obywatelki i obywatele, możemy się bronić, co możemy zrobić, jakie mamy możliwości prawne, społeczne i inne. I temu służyło to spotkanie. Cieszymy się, że problem się udało zgłosić i nagłośnić na poziomie Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ od dawna szukamy pomocy w tej sprawie, od dawna pukamy do drzwi wielu osób, urzędów, parlamentarzystów i różnych instancji i bardzo się cieszymy, że udało się zainteresować Rzecznika Praw Obywatelskich sprawą. Jesteście na straconej pozycji, czy rzeczywiście jednak coś się zmienia? Moim zdaniem nie jesteśmy na straconej pozycji i mam nadzieję, że coś się zmieni. Na pewno najważniejsze dla nas są zmiany w prawie i to jest ten poziom, o który my wnioskujemy i o jakiej pomocy poszukujemy. Ponieważ można zablokować pojedyncze fermy, natomiast problem jest duży. One po prostu powstają wtedy w innych miejscach. No co z tą ustawą odorową? Co z ustawą odorową, nie wiemy. My wnioskujemy o zmianę w ustawie dotyczącej planowania przestrzennego, żeby nie można było budować tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania, a na tę chwilę najbardziej potrzebne jest nam moratorium, czyli zakaz budowy nowych ferm do czasu ustalenia prawa, które będzie respektowało również prawa obywatelskie, prawa lokalnej społeczności. Na koniec, czy tego typu spotkań można spodziewać się więcej tutaj? Tak się umówiliśmy, mam nadzieję, że to jest pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie i że będziemy te współpracę kontynuować, rozszerzać i że w efekcie uda nam się zrobić coś, żeby w tym naszym powiecie nie dopuścić do zafermienia, żebyśmy nie byli drugim Żurominem i Mławą. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i za gościenie nas u siebie. Obie koalicje, koalicja Żywa Ziemia i koalicja klimatyczna, chciałyby, żeby problem ferm przemysłowych został potraktowany jako problem ogólnopolski, mimo że dzisiaj się spotykamy u państwa w regionie. Widzimy konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego regulacji i postanowień, które by pozwalały skutecznie przeciwstawiać się rozwiązaniom, które nie służą społecznościom lokalnym, ale też nie służą w takim wymiarze ogólnokrajowym. I my dzisiaj pod takim kątem przygotowaliśmy prezentację, pokazując, że jest to problem, który z czegoś wynika. W podzieleniu na aspekty, tylko kilka wybranych, aspekty ekonomiczne i społeczne i środowiskowe i klimatyczne, o którym będzie mówił pan profesor Karaczyk. Ja państwu tylko zebrałam na kilku slajdach informacje z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które prowadzi taki monitoring dotyczący wartości eksportowych i importowych, jeżeli chodzi o produkty rolne i żywnościowe w Polsce. I możemy, proszę państwa, zobaczyć, że jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, bo niezależnie od tego, że była pandemia i mieliśmy też inflację, tak, z której właśnie wychodzimy, jeżeli chodzi o wartość eksportu żywności z Polski, on cały czas rośnie i to rośnie naprawdę w takim bardzo dynamicznym tempie. Jak doszło do tego, że spotykamy się dzisiaj w Wisznicach?
W Wisznicach się spotykamy, chociaż moglibyśmy się spotkać właściwie w bardzo wielu miejscach Polski, dlatego że budowa ferm przemysłowych to jest problem ogólnopolski, a tutaj już od dłuższego czasu od mieszkańców dostajemy sygnały, że oni szczególnie czują się zagrożeni lokalizowaniem ferm przemysłowych. Jest planowane na tym terenie pobudowanie 150 kurników. I tak się akurat złożyło, że mogliśmy poznać wspaniałą osobę, którą jest pani Ela Sokołowska, która nam bardzo ułatwiła przyjazd tutaj. Porozumieliśmy się, udało się zorganizować spotkanie również z udziałem przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. I dzięki bardzo jej pomocy, no ale też woli bardzo wielu osób, mogliśmy dzisiaj usiąść i porozmawiać o tym problemie, jakim jest wchodzenie z fermami przemysłowymi na tereny Lubelszczyzny i Podlasia. Osoby, które tu się spotkały, oceniają te problemy wielowarstwowo. Ekonomia, zdrowie, logistyka, jakość życia, mieszkania, cena nieruchomości. Czy to tak wygląda? Jak wpływają te fermy wielkopowierzchniowe na właśnie na życie? Rzeczywiście jest tak, że bardzo ciężko jest powiedzieć, że to jest jeden problem, dlatego że lokalizacja, a później funkcjonowanie fermy przemysłowej czy też ferm przemysłowych powoduje bardzo wiele problemów. Powoduje spadek na przykład cen nieruchomości, powoduje zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, w związku z tym jest obniżona jakość życia. Jeżeli jest duży transport do ferm przemysłowych, to również jest problem z dobrym utrzymaniem infrastruktury drogowej. No w jakiś sposób jest zawsze ingerencja w przyrodę w danym miejscu, w ekosystem. To wpływa po prostu negatywnie na ludzi, na ich zdrowie, na ich życie, na możliwość też kontaktów społecznych. Bardzo często też pojawia się na przykład konflikt pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową. Bardzo problematyczna sprawa, bo na przykład no jest społeczność lokalna, która ze sobą długo i spokojnie żyje, tak, od kilku pokoleń i nagle po prostu ferma zaczyna ludzi dzielić na danym terenie. Więc no jest to kwestia taka, że każdy chciałby z nas żyć w miejscu, które jest dla niego przyjazne, spokojne, gdzie może nie martwić się o to, czy będzie mieć dochód, czy będzie mieć pracę, czy przede wszystkim może otworzyć okno tak, żeby ten odór nie był tak nieprzyjemny, że właściwie mieszkańcom bardzo często, którzy są zmuszeni sąsiadować koło ferm, nawet się nie chce wychodzić na zewnątrz, bo dotykają ich, oprócz tej złej jakości powietrza, no dotykają też plagi much, też występują plagi szczurów. Problemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata dała konkretne odpowiedzi, że mogliśmy dostarczyć odpowiedzi, których mieszkańcy szukają, chociaż ja jestem bardzo zbudowana, dlatego że mieszkańcy są wspaniale poinformowani, bardzo dobrze zorganizowani, a przede wszystkim no, rzadko widać taki duch wspólnoty, tak? Czyli są razem i chcą naprawdę zmieniać to swoje otoczenie na lepsze. Natomiast no, samo prawo w Polsce daje przewagę inwestorom, społecznościom lokalnym jest trudno się przeciwko takim inwestycjom bronić, zwłaszcza jeżeli na przykład władza samorządowa ich nie popiera. Tutaj akurat jest tak, że władza samorządowa też dosyć niechętnie na te fermy patrzy. To nie jest tak, że przyjechaliśmy i udało się rozwiązać wszystkie problemy, ale mam nadzieję, że chociaż uczyniliśmy pierwszy krok w tym kierunku, żeby coraz częściej i coraz mocniej o tym problemie mówić, żeby w ogóle spróbować zmienić prawo w Polsce, tak żebyśmy no, mogli w którymś momencie zapomnieć o takim problemie, jakim jest ferma przemysłowa. Czy pomocna w uzyskaniu tej wiedzy, która jest potrzebna w tym temacie, jest ta broszura, którą pani trzyma w rękach? Staraliśmy się przygotować, ja może pokażę tu do kamery, staraliśmy się przygotować taką właśnie krótkie takie kompendium mówiące o tym, że są pewne wspólne dobre, które zapewnia rolnictwo i zapewniają obszary wiejskie związane ze środowiskiem, związane z klimatem, z ochroną zdrowia i życia. Zebraliśmy tutaj argumenty, zebraliśmy informacje, ale zebraliśmy też wyciąg z przepisów polskiego prawa. Mieszkańcy tą broszurę od nas otrzymali, ale ona jest również do ściągnięcia w formie PDF ze strony Koalicja Żywa Ziemia. Bardzo serdecznie polecamy każdemu, kto chciałby się więcej trochę dowiedzieć na temat tego, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy ferma przemysłowa puka mu do drzwi, tak, czy puka mu w okno. Spotkanie było potrzebne. Spotkanie, myślę, było bardzo potrzebne. Myślę, że też to jest takie spotkanie, które przerywa taką okropną narrację, że ludzie wsi i miasta są w jakiś sposób podzieleni. Nie jesteśmy podzieleni,
Problemy wsi są problemem miasta, problem miasta będzie problemem wsi, zwłaszcza jeżeli chodzi o możliwość dostarczania żywności dobrej jakości, o to, żeby mieszkańcy wsi mogli sobie żyć spokojnie i dostatnie, a mogą tak żyć, ponieważ mieszkańcy miasta mają tereny, gdzie mogą przyjechać i odpocząć i zostawić swoje ciężko zarobione pieniądze w mieście. W związku z tym ja bym bardzo chciała, żebyśmy przerwali taką naprawdę nieładną i trwającą, cyniczną od paru lat narrację, w której stara się wmówić, że jest jakiś rozdźwięk między nami i jedna grupa społeczna i druga nie rozumie się wzajemnie. Bo myślę, że jeżeli chodzi o fermy przemysłowe, rozumiemy się doskonale. Dotyczące roku 2022, ale to są ostatnie dane, które są dostępne, Europejskiej Agencji Medycznej, która pokazuje, że w Polsce my zużywamy 193 mg antybiotyków na kilogram mięsa w hodowli zwierzęcej. To jest trzykrotnie więcej niż średnia dla Unii Europejskiej, która wynosi 73 mg. Jeden jedyny kraj, to zresztą widać na tych mapie, jak Państwo spojrzycie, jeden jedyny kraj, który wykorzystuje więcej antybiotyków w produkcji zwierzęcej, to jest Cypr. Wszystkie inne kraje, łącznie z Francją, z Niemcami, z Hiszpanią, z Włochami, które są także tymi podstawowymi producentami żywności rolnej, zwierzęcej, wykorzystują tych antybiotyków znacznie mniej. No właśnie, czy mieszkańcy na tyle są silni w swoich prawach, mało tego, w swojej wiedzy, że wiedzą, jak postępować z sytuacjami, kiedy pojawia się inwestor, chce pobudować coś dużego, niekoniecznie przyjemnego dla otoczenia. Co wtedy? Ja myślę, że niestety prawo polskie nie jest bardzo przyjazne obywatelom, nie jest bardzo przyjazne mieszkańcom, żeby mogli się sprzeciwiać budowie tego typu instalacji jak fermy przemysłowe, które uznają na swoim terenie za niekorzystne. A także mają bardzo mało wiedzy i bardzo mało doświadczenia w tym zakresie. Co więcej, także cały system konsultacji społecznych, czyli włączania obywateli w system podejmowania decyzji tego typu, czy budować, czy nie budować, nie jest przyjazny dla obywateli. Teoretycznie oni mają prawo, czy my wszyscy mamy prawo wziąć udział w konsultacjach na przykład planów przestrzennego zagospodarowania, które są takim podstawą, czy na danym terenie można coś zbudować, czy czegoś nie można zbudować, ale to są bardzo trudne i merytorycznie, specjalistycznie, planistycznie programy i takie. I bardzo wiele ludzi po prostu nie wie, jak się do tego odnosić, jak to zrozumieć, jak przekazywać swoje uwagi. Podobnie później, jeżeli są robione na przykład już decyzje indywidualne, są raporty z ocen oddziaływania na środowisko, to także często brakuje wiedzy specjalistycznej mieszkańcom, żeby zweryfikować, czy informacje, które inwestor przedstawia w tym dokumencie, są prawdziwe. Także te przepisy, które w Polsce istnieją, nie są nastawione proobywatelsko, pro takiej możliwości współudziału mieszkańców w decydowaniu o tym, co będzie się działo na terenie ich gminy. No właśnie raporty. Panie profesorze, są raporty i są kontraporty. Z jednego wynika zupełnie coś innego niż z tego drugiego. Często się to zdarza. Takie było dobre rozwiązanie, które niestety w dużym stopniu zostało zarzucone w Polsce. Ono zostało wypracowane w latach 90., kiedy przy Ministerstwie Ochrony Środowiska wówczas, a później na poziomie regionalnym, czyli przy każdym województwie, przy każdej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska funkcjonowało coś, co nazywało się komisjami oceny oddziaływania na środowisko. To byli eksperci lokalni, regionalni, z uczelni, z instytucji, które zajmują się ochroną środowiska i w przypadku właśnie takich wątpliwych raportów, takich inwestycji, które budzą protesty społeczne czy konflikty społeczne, one musiały się tym zająć i tam byli powoływani zarówno z grona tych ekspertów komisji, albo komisja szukała takich ekspertów spoza swojego grona, żeby dokonać takiej weryfikacji tego raportu, aby rzeczywiście zrobić taką recenzję i zobaczyć, czy
autor tego raportu, pracujący na zlecenie inwestora, był rzeczywiście rzetelny i czy przedstawił prawdziwy obraz, a nie był to raport, który niestety bardzo często mamy do czynienia, że to jest po prostu taki copy and paste, to znaczy dla jeden inwestor czy jeden autor szablon, dokładnie przygotowuje jeden szablon i później tylko przekreśla czy zmienia nazwy miejscowości, dokładnie. Wspomniał pan również, że nie jest pan przeciwko hodowli zwierząt. My jako Koalicja Klimatyczna, a też ja jako naukowiec pracujący na uczelni rolniczej uważam, że produkcja zwierzęca jest ważną częścią produkcji rolnej. I nie można sobie wyobrazić tak naprawdę rolnictwa bez zwierząt, bez chowu zwierząt. Problem jest w sposobie chowu zwierząt. Ja uważam, że fermy przemysłowe i w ogóle przemysłowe rolnictwo to nie jest rolnictwo. To jest przemysł, który tak naprawdę zabija polskie rolnictwo. Bo jeżeli mamy fermę, która ma, nie wiem, 50 tysięcy kurczaków, to trudno sobie wyobrazić, że obok niej będzie funkcjonowało gospodarstwo rodzinne, w tych kurczaków będzie 100 czy 150. Trudno sobie wyobrazić, że będzie gospodarstwo, które ma 30 krów, efektywne ekonomicznie, mogło konkurować z fermą przemysłową, których tych krów jest 1000 czy 1500. W związku z tym my mówimy tak, rozwijamy rolnictwo, bo rolnictwo jest niezwykle istotnym sektorem dla gospodarki polskiej, buduje tak naprawdę siłę i bezpieczeństwo Polski, ale róbmy to naprawdę jako rolnictwo, a nie jako przemysł. Pozytyw, który się pojawił, który pan zauważył i pogratulował tu lokalnie, to to, że właśnie te poszczególne koła, grupy społeczne zrzeszają się w coraz większe jednostki. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, że ludzie zaczynają zauważać, że to, co się dzieje w ich sąsiedztwie, wpływa na jakość ich życia, wpływa na ich zdrowie, wpływa na zdrowie ich dzieci i którzy starają się podjąć wspólnie działania, to znaczy poświęcają własny czas, własną aktywność po to, aby działać na rzecz wspólnoty lokalnej. I bardzo ważne jest to też, żeby zobaczyć, że nie jest się sam, że są tacy, którzy mają bardzo podobne problemy, bo tak naprawdę, jeżeli zobaczymy, że mamy wspólne problemy i zaczniemy współdziałać i działać razem, to z jednej strony rośnie nasza siła, ale z drugiej strony też zaczynamy nabywać takiego przekonania, że nie jesteśmy jacyś dziwni, tak? Bo często jest też tak, ach, ty jesteś działaczem społecznym, ty jesteś działaczem w organizacji społecznej, to jesteś jakimś dziwakiem. Nie, walczymy o swoje prawa, walczymy tak naprawdę o bezpieczeństwo dla siebie, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I dlatego powinniśmy współdziałać. Całą naszą rozmowę powinniśmy zacząć od takiej podstawy, jaką jest prawo każdego człowieka do życia w czystym środowisku. Tego prawa nie znajdziecie Państwo wprost pisanego w naszej konstytucji, chociaż to taka ciekawostka w naszej starej komunistycznej, jeszcze o komunistycznym rodowodzie konstytucji, takie prawo wprost było wpisane, bo ona w artykule 70 mówiła, że obywatele mają prawo do korzystania z walorów środowiska i jego ochrony. Obecnie w konstytucji takiego wprost wyrażonego prawa do czystego środowiska Państwo nie znajdziecie. Natomiast to nie znaczy, że go nie ma, bo je można, jego pierwiastki można znaleźć w szeregu innych takich nazwanych prawach człowieka, przede wszystkim w prawie do zdrowia, wolności osobistej, w prawie do prywatności. Przede wszystkim nasza konstytucja kładzie nacisk, jeżeli mówię o ochronie środowiska, na obowiązki władz, na obowiązki władz publicznych, których rolą jest zapewnienie ochrony środowiska, których rolą jest zapobieganie negatywnym skutkom degradacji środowiska, które mają zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. I z tych obowiązków wynikać musi po prostu prawo obywateli do żądania tego, aby te obowiązki były przez władze publiczne realizowane. No my tutaj z koleżanką jesteśmy wielkimi wielbicielkami prawa administracyjnego, dlatego że uważamy, że bardzo dużo prawem administracyjnym można załatwić. To jest prawo, które jest prawo szarego człowieka. Z prawem administracyjnym każdy się z nas na pewno zetknął w życiu. Dlatego fajnie je znać, a plusem prawa administracyjnego jest to, że ono jest bardzo odformalizowane, jeśli chodzi o procedurę, czyli robienie różnych czynności.
dla właśnie takiego zwykłego, szarego człowieka. To jest inaczej jak w innych dziedzinach prawa, kiedy trzeba bardzo dużo różnych rygorystycznych warunków spełnić, żeby jakiś tam środek zaskarżenia złożyć. Administracyjne prawo jest odformalizowane, co jest z jednej strony dużym plusem, bo jest do użycia dla każdego, z drugiej strony jest minusem, bo daje bardzo duże możliwości interpretacyjne. Żeby korzystać z tego prawa administracyjnego, fajnie jest być stroną. Tak? Państwo zapewne też macie doświadczenia takie, że chcieliście być stroną jakiegoś postępowania, ale wam nie pozwolono, nie dopuszczono, odbijamy się od ściany i tak dalej. Ale na razie się umówmy, że jesteśmy tą stroną, że nam to się udało, że jesteśmy zaliczeni do tego kręgu stron. Strony mają całkiem dużo uprawnień w prawie administracyjnym, bo one nie tylko mogą żądać wszczęcia postępowań różnego rodzaju, mogą oczywiście w nich uczestniczyć czynnie, czyli mieć wgląd do akt, składać wnioski dowodowe, składać różne dokumenty, domagać się ich rozpatrzenia, a w końcu mogą zaskarżać różne rozstrzygnięcia. Więc to jest rzeczywiście całkiem sporo tego katalogu, no ale właśnie, kto może być stroną postępowania, o tym decydują przepisy. W naszym zespole, który jest tak naprawdę bardzo szeroki, bo się nazywa Zespołem Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, mamy komórkę, która zajmuje się ściśle ochroną środowiska, w rozumieniu bardzo szerokim, że to jest przyroda, środowisko pod kątem praw człowieka, czyli pod kątem naszego obywatelskiego prawa do czystego środowiska. W ramach naszej pracy rozpatrujemy skargi obywatelskie, czyli pisma obywateli, którzy są zaniepokojeni sytuacją dookoła swoich miejsc zamieszkania czy domków rekreacyjnych, również zaniepokojonych stanem środowiska ogólnie, czyli na terenie całego kraju. Jednym z problemów, na które obywatele zwracają uwagę, jest lokalizacja ferm, miejsc hodowli i chowu zwierząt. Tych miejsc zaczyna być z punktu widzenia obywateli coraz więcej, natomiast są bardzo duże wątpliwości co do tego, czy procedura dopuszczania tego rodzaju działalności jest odpowiednio przeprowadzana, czyli czy rzeczywiście w ramach tych procedur... Z poszanowaniem godności ludzkiej i zdrowia, a ta godność ludzka i zdrowie zawierają się też w naszym prawie do czystego środowiska. Zatem naszą rolą w biurze rzecznika jest sprawdzanie w sprawach, które zostały do nas zgłoszone, czy te wszystkie wskazania, które mamy obecnie w prawie, co do weryfikacji dokumentów, które przekazują inwestorzy, tych wszystkich dokumentów, które służą wydawaniu różnych zgód na działalności, które potencjalnie mogą szkodzić środowisku, czy te wszystkie wymogi są przestrzegane. I to robimy. Potraficie pomóc? Jesteście czasami ostatnią deską ratunku? Tak to wygląda? My musimy być ostatnią deską ratunku, dlatego że rzecznik może bardzo dużo rzeczy zrobić, ale to jest tylko jedna instytucja, w której pracuje no nie tyle osób, ile jest problemów. Ale w sprawach, które rzeczywiście są ostateczne, czyli z których wynika, że mieszkańcy, obywatele zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby sobie pomóc w swoim problemie, to wtedy my wkraczamy i jesteśmy w stanie efektywnie przysłużyć się do sprawy. Czy któreś z pytań tutaj zawartych, tematyka była bardzo szeroka, szczególnie panią zaciekawiło, bądź sprawiło problemy w odpowiedzi, były takie poruszone tematy? Było bardzo dużo różnych tematów problematycznych, ale jednym z dużych problemów, które my zauważamy, jest dostęp obywateli do informacji, tak? Czyli komunikacja między władzą a obywatelem. Czyli te nieczytelne bipy. Czyli na przykład mało czytelne strony internetowe organów władzy, czyli urzędów. Czyli na przykład utrudnianie dostępu do informacji o środowisku, informacji publicznej. Przekazywanie mieszkańcom różnych informacji, które by były dla nich przydatne, ale do których władze nie są zobligowane tak naprawdę. Tak? Czyli właśnie ta komunikacja i współpraca między organem władzy, w tym momencie najczęściej lokalnym, a obywatelem. To jest problem, który musimy jakoś załatwić. Bo drodzy Państwo, nie dość, że mamy właściwie cztery momenty czasowe, kiedy możemy rację wyłożyć, bo są dwie instancje administracyjne przed organami, dwie sądowe. Czyli właściwie mamy cztery etapy, gdzie możemy tą swoją rację wyłożyć. Ale możemy też rację wykładać w sposób zwykły, jak jeszcze trwa jakieś postępowanie, albo nadzwyczajny. Jeżeli się skończy, a my się zorientujemy, że coś tutaj jest nie tak, zmieścimy się w czasie, wtedy możemy spróbować na przykład zakwestionować jakąś taką decyzję, która była niedobra.
No ale zostawmy ten podział. Mamy decyzję środowiskową, czyli to jest, moim zdaniem, to jest ten kardynalny moment, tak? To jest to najważniejsze, co, do czego należy się, no w jaki sposób przyczepić, nad czym należy czuwać, tak? Bo od decyzji środowiskowej, czyli takiej decyzji, która ma właśnie badać ten wpływ na środowisko danej inwestycji, od tego się wszystko zaczyna. Później mamy decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie mamy planu przestrzennego. Jak jest plan, no to ten etap nam odpada. Ale przy decyzjach o warunkach zabudowy mamy to szczęście, a czasami nieszczęście, że nie ma konkretnego przepisu, który wskazuje, kto może być stroną. Dalej, porządkujmy to, co my mamy w naszych papierach, czyli czuwajmy nad tym, co mamy w ewidencji gruntu, w rejestrze, tak? Czuwajmy coś w naszych księgach wieczystych. Bo jeżeli Państwo będziecie mieć nieaktualne dane w ewidencji gruntów, bo może być przypadek, ktoś kupił ziemię, tak? Jest tam 30 dni na porządek w ewidencji, ale słabo się to przestrzega. Jeżeli nie dopilnujesz tego, żeby były właściwe wpisy, to organ, który będzie prowadził postępowanie środowiskowe, on będzie patrzył tylko na tą ewidencję, bo teraz może od 2019 oprzeć się tylko na tym, co jest wpis ewidencji. Więc jak Państwo, jako na przykład właściciele, nie będziecie w tej ewidencji, trudno, nie dostaniecie zawiadomienia. Więc po prostu musimy pilnować swoich spraw, tak, tego porządku. Takim ostatecznym, ostateczną decyzją, którą przewiduje Prawo Ochrony Środowiska, jest decyzja o wstrzymaniu działalności. Jest to decyzja obligatoryjna, kiedy już organ stwierdzi, że te wcześniejsze, takie techniczne decyzje nie są skuteczne i nastąpiło pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża to życiu, zdrowiu ludzi. I taką decyzję organ musi wydać. Tutaj warto wspomnieć też o tym, że taka decyzja, organ po otrzymaniu takiej decyzji oczywiście może ją zaskarżyć, może też wystąpić o wstrzymanie wykonania takiej decyzji. Więc pomimo decyzji o wstrzymaniu wykonania, organ dalej, zakład może dalej prowadzić swoją działalność do czasu rozpatrzenia takiego zaskarżenia. Czym dla Pana było to spotkanie i czy było owocne? Tak, było owocne. Spotkaliśmy się w większej grupie, różne komitety, organizacje działające na terenie powiatu bielskiego, ale i nie tylko, i sąsiednich również. Dowiedzieliśmy się wielu ważnych informacji, przede wszystkim od przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też i od innych organizacji zajmujących się ochroną środowiska i jakby walką z fermami przemysłowymi. Spotkanie na tyle owocne, że pojawiły się nowe światełka w tunelu, czy jednak to jest ciężka, trudna i długa walka? To jest na pewno ciężka i trudna walka, bo to są ogromne koncerny, które wkraczają na nasz teren, wielomilionowe interesy, przeciwko którym bardzo ciężko będzie stanąć i walczyć o ekologię na naszym terenie. Niestety pojawia ich się coraz więcej w powiecie bialskim w najbliższym czasie. Prawdopodobnie ponad 150 kurników pojawi się tylko z jednej firmy. Prawo cywilne w takich sprawach, z jakimi borykają się sąsiedzi ferm, bywa często niedoceniane. To muszę jasno powiedzieć, a ono ma pewne zalety i pewne nawet powiedziałbym przewagi nad prawem administracyjnym. Jeżeli mówimy o podstawach odpowiedzialności tego inwestora tej firmy, to w grę wchodzić mogą zasadnicze trzy reżimy. Reżim ochrony dóbr osobistych, reżim ochrony prawa własności. Taką podstawą może być też sprawne oddziaływanie na środowisko. Dzisiejsze spotkanie w Wiśnicach, jak do niego doszło i krótkie podsumowanie. Ja nie byłem organizatorem spotkania, zostałem tylko poproszony przez organizatorów, żeby pomóc w jego poprowadzeniu i w poprowadzeniu debaty i jej podsumowaniu, więc to też mogę teraz zrobić, podsumować, co w tej debacie się pojawiło. Więc to była rozmowa między mieszkańcami i mieszkankami, a osobami z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy znają się na prawie i wiedzą, w jaki sposób obywatele, obywatelki mogą walczyć o swoje prawa. No i tutaj kilka wątków, które się pojawiły, przede wszystkim dotyczące tych uciążliwych inwestycji ferm przemysłowych, to
decyzje środowiskowe, czyli to jest ten moment, kiedy wójt gminy może odmówić lokalizacji takiej inwestycji, ale w praktyce jest tak, że te decyzje bardzo rzadko są odmowne. No i pojawiło się pytanie, czy protesty lokalnych mieszkańców mogą być argumentem do tego, żeby takiej decyzję odmowną wydać. No i odpowiedź była taka, że nie, natomiast warto zwracać uwagę na konsekwencje zdrowotne, także potencjalne. I został pokazany bardzo ciekawy przykład, że jedno z wysypisk śmieci zostało, jakby przestało mieć możliwość dalszego funkcjonowania ze względu na negatywny wpływ na zdrowie psychiczne mieszkańców. Czyli radiowo w okolicach Warszawy. Tak, radiowo, bemowo Warszawa. I rzeczywiście to, myślę, pokazuje bardzo ciekawą ścieżkę, czyli pokazywanie tego, że efekty dla zdrowia to nie tylko dla zdrowia rozumianego jako tam, nie wiem, choroby płuc czy coś takiego, ale także zdrowie psychiczne. Więc to jeden wątek. Drugi wątek to była mowa o planach zagospodarowania przestrzennego i tego, jak one mogą być narzędziem regulowania tego, co w gminie powstaje. I że tutaj to jest na razie bardziej praktyczne narzędzie, ale z drugiej strony pojawia się tutaj ryzyko, że inwestor może chcieć odszkodowania. Czyli tak naprawdę problem jest taki, że inwestor, który miał pomysł na uciążliwą inwestycję i mieszkańcom udało się przez tę inwestycję uchronić, ale to teraz ci mieszkańcy jako wspólnota samorządowa będą musieli ponosić koszty, które ten inwestor zażąda ich zwrotu, bo na przykład włożył pieniądze w przygotowanie planu inwestycji. Moderatorem zawodu jestem, mówię o panu. Wiele tego typu spotkań, myślę, już poprowadzonych. Jak pan je ocenia? To było owocne spotkanie, to było spotkanie pełne właśnie pytań i odpowiedzi. To było spotkanie, gdzie rzeczywiście uczestnicy brali czynny w nim udział? Tak, zdecydowanie tutaj bardzo czynny udział i myślę, że to, co też widać po tym spotkaniu, to jak bardzo potrzebny jest dostęp do takiej wiedzy prawnej. To znaczy obywatele, obywatelki widzą, że coś jest nie w porządku, chcą przeciwko temu zaprotestować, chcą o swoje prawa zawalczyć, natomiast bez dostępu do takiej profesjonalnej wiedzy prawnej, to często okazuje się bardzo trudne. I to jest funkcja, którą chyba powinni też pełnić politycy i polityczki, ale nie zawsze się z niej wywiązują i dlatego myślę, że bardzo dobrze, że jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i że z tej pomocy można skorzystać.